Dzień dobry. Dzisiaj jest nowy rok i z tej okazji chcemy zrobić filma, w którym opowiadamy o nowym roku. Ja tu chciałbym powiedzieć, że znajdujemy się na Ursynowie przy muralu, który przedstawia piękne malownicze drzewo. I w nowym roku 2019 chcemy wam powiedzieć, co się udało w tym roku, co się nie udało i co chcemy w przyszłym osiągnąć. Tylko taka notka tutaj o warunkach pogodowych. Dzisiaj jest noc i noc pora czarnych żołędzi, bo jest czarna, tak jak żołędzie, które są czarne, czyli nasz kanał. Kurde mol. Najpierw na nowy rok trochę humoru, sos i filmik. Przychodzi baba do lekarza i mówi: w dzisiejszym roku nie jem chleba, tylko suchą kredę. A na to lekarz jej mówi: po tygodniu zmieniłam nawyk na znowu jedzenie chleba, bo sucha kreda nie była dobra. Ale przynajmniej zęby mam białe teraz. Do moich sukcesów w roku 2018 mogę zaliczyć: po pierwsze, w końcu zdałem do 5 klasy. Cieszy mnie to bardzo, bo zakichane ułamki nie dawały mi zdać 2 lata z rzędu. Drugi sukces to wyniosłem całe 6 ołówków ze szkoły i nikt nie zauważył. Natomiast trzecim sukcesem, który mogę uznać za jeden z sukcesów w tym roku, to przeszedłem w końcu grę Snake w telefonie i to duży sukces w tym roku. Do niepowodzeń roku mogę zaliczyć to, że nie zdałem niestety do klasy wyżej, ponieważ uwaliłem plastykę na ostatniej prostej. Oprócz tego, podczas gry w berka na forum złamałem mały palec u stopy i byłem transportowywany do szpitala. Też jeszcze nie zdążyłem na derby Legia Lech, a byłaby niezła jazdka na trybunach. Postanowienia mogę wliczyć to, żeby wreszcie zdać z klasy 4 do 5, bo już się męczę w tej budzie tyle lat. Poza tym chcę, żeby Legia Warszawa wygrała Ligę Piłkarską, a Lech był ostatni. I jeszcze, żeby ślimaki nie zjadły mi tam kalarem, więc to było rok, 2, 3 lata temu. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystkie postanowienia będą spełnione. No i tego, no. Do zobaczenia w 2020.